Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wodan, a też oczywiście nasza ukochana Europa Universalis 4. Gramy oczywiście polską na modzie Extended Timeline, teraz w roku 878. O tak, dobra. Ostatnio udało nam się w wojnie, razem, w której byliśmy razem z Litwą, odbić od starych Prus dwie ziemie i po prostu nad trzy ziemie, czy prowincje Szczytno, Wystróg i Królewiec. I dzięki temu zablokowaliśmy Litwie tutaj rozwój na zachód. Dobra, zanim zacznę, chciałem wam podziękować, bo jak widzicie tutaj już mam 835 subów, więc widzę, że to ładnie rośnie. I też na pewno to ta seria w tym pomogła. Też się ktoś pytał, jak robię takie, że mam czarny YouTube. Patrzcie, tu mam taki przycisk i bum, 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 bum. Tak sobie mogę robić. Dobra, mniejsze o to. Dobra, było naprawdę dużo komentarzy. Już wam niektóre pokazuję. Po pierwsze, było kilka ciekawostek. Sobie możecie tutaj przeczytać. Też był tutaj, pokazała się dyskusja. O tutaj. O Węgrach, tak? Nie. O tak, o Węgrach. No i nie wiadomo, kto ma rację. Trzeba sprawdzić sobie po prostu w internecie. Też oprócz ciekawostek było dużo innych komentarzy. Czekajcie, o tu już trafiłem. Było tam napowiedziane mi właśnie, że tutaj Mr. Dave i Benek, tak chyba dobrze widzę to. Pisał, dlaczego właśnie dostałem insulta od Litwy. Prawdopodobnie mam ich jakieś właśnie ziemie, kory, ale nie, korów nie widzę, ale mają bardzo dużo claimów i pewnie właśnie z tego oto powodu. Też było dużo innych fajnych komentarzy, nie będę wszystkich czytał, po prostu nie ma na to czasu za bardzo. Chyba bardziej was interesuje też rozgrywka, no ale to był też jeden fajny pomysł, żebym zaatakował Gotlandię. I dzięki temu przebił się po prostu szybciej do Skandynawii właśnie też tą drogą i po prostu Skandynawię zjadać z dwóch stron. Tutaj właśnie od Gotlandii z zachodu i od wschodu potem przez Nowogród do góry iść. W sumie to jest nawet dobry pomysł, tylko tyle, że Gotlandia ma... O, czekajcie, wyłączę może te komentarze, bo pokazywałem to wam tutaj myszką, a miałem ciągle w komentarze włączone. Gotlandia ma sojusz, o ile dobrze pamiętam, z West Gates. I oni mają bardzo dużo statków. Więc byłoby ciężko ich rozwalić. Dobra, na początku poczekamy, aż skorujemy. Potem zaczniemy budowę floty. Mamy 9 fosil limitu, to nie jest zbyt dużo. No ale musimy, jeśli chcemy się wbić na Gotlandię, to musimy mieć na pewno statki transportowe. Zdałoby nam się też trochę więcej ziem właśnie tu przy morzu. No ale do tego byśmy się zaatakować Pomorze. Pomorze nie zaatakujemy, ponieważ mamy z nimi teraz pokój. Moglibyśmy zaatakować tych... Oboryczan? Nie wiem jak oni mieli dokładnie. Ktoś tam kiedyś pisał. Moglibyśmy ich zaatakować, tylko tyle, że tutaj, jeśli zaraz zobaczycie, jest no dużo agresywnej ekspansji i jeszcze bym mógł dostać tutaj naprawdę powyżej 50 i bym miał koalicję na sobie. Do tego zbliżają mi się bunty właśnie tutaj z Starych Prus w Królewcu, w Szczytnie i Wystruku. Więc myślę, że teraz jest bardziej taki okres, w którym powinniśmy po prostu po pierwsze porobić sobie claimy na przykład na Memel. Bo czemu by nie, o Memel i na Kurland możemy nad claima zrobić, to zrobimy sobie te claimy. Zrobimy sobie claima na Gotlandię. Na Gotlandię tu claim pleci. Tu jakieś możemy decyzje wziąć. Tak, na razie festiwalu nie chcę brać. Wiem, festiwal mi da dużo do morali, do siły misjonarzy i tak dalej. Tyle, że tracę 50 punktów administracyjnych, a te punkty mi są potrzebne do zrobienia idei. Do wymaksowania idei jak najszybciej, żeby mieć tutaj core creation cost minus 10%. Też dyplomatyczne relacje by się przydały i wtedy może bym kogoś mógł zwasalizować jeszcze jedną osobę więcej. Dobra, coś tu się jeszcze robi, chyba z Litwą poprawiam relacje, tak więc może nie się to robi. Ja teraz widzicie muszę odnowić swoją armię, ponieważ mam manpowera na minusie 1700 w tej chwili. Cały czas tutaj moi separatyści sobie walczą, ale oni tak, przejdą z jednej prowincji, podbiją ją. Przejdą na drugą prowincję, podbiją. W ogóle, patrzcie co się dzieje. Są separatyści węgierscy w Bułgarii. Jeśli Węgry nagle dostaną te prowincje, no to będzie troszeczkę niebezpiecznie z Węgrami. Kurde, tak się myślałem, że Węgry szybko upadły. Kwarantanna oczywiście. Węgry szybko upadły, ponieważ no zostały rozpieprzone po prostu. Rozebrane przez te wszystkie kraiki dookoła. No ale kurde, pojawiły się tutaj i po pierwsze mają już wasala. A po drugie mają szansę na zdobycie tych ziem. To tak naprawdę szansę, ponieważ Bułgaria właśnie walczy z Kazars. Może być ciekawie, tym bardziej, że tu jest 16 tysięcy buntowników, to nie jest wcale tak mało. Moi buntownicy walczą cały czas z Morawią i dają jej w dupę, tylko tyle, że właśnie Morawia zdobiła kolejny bardzo dobry sojusz, który mi jest nie na rękę, ponieważ ma sojusz z Włochami, tak, a Italii, Włochy, jak zaraz zobaczycie, z tego co pamiętam, są czwarte na świecie, jeśli chodzi o wojsko. Wiadomo, pierwsze jest nie Bizancjum. Abbasid.
Oni nie jestem pewien, czy coś tam teraz nie mają jakiegoś bonusu do tej Rise of Islam, ale chyba nie. I chyba coś tu zjedli, coś tu było. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc z nimi będzie na pewno ciężko. No ale mam nadzieję, że zdobycie zachodniej Europy pomoże nam po prostu w, nie wiem, uzbrojeniu się na tyle, żeby po prostu rozpieprzyć wszystko. Tak naprawdę. Dobra, widzę, że mam też 200 złota, a czekajcie, przejdziemy sobie na czwóreczce, niech to leci, a ja sobie buduję budyneczki. Budynki, nie wiem dlaczego tak zdrabiam. Na przykład tutaj w Noteku i w Kaliszu, o, w Kaliszu, bo będziemy mieć 0,2 dukata więcej. Dobra, widzę, że, o, do Lwowa przeszli, separatyści węgierscy. No, tu się naprawdę nam mogą utworzyć naprawdę duże Węgry. Fajnie bym z nimi sojusz sobie zebrał. Nie da się niestety. Niestety Francja jeszcze ze mną sojuszu nie chce. Nie jest to już jakieś tak bardzo odległe. Bo jakbym tylko powiększył swoją armię i flotę, to może by się coś tutaj dało zrobić. No ale to jeszcze nie na teraz. Dobra, co ja tu mam za ten? Mogę supportować kogoś, tak? Aha, no to nie, na razie tego nie chcę. To jest bonus, który mogę włączyć do samego do końca roku, do końca gry tak naprawdę. I to bardzo tanio, bo za 25 dukatów i tylko bo to będę miał droższe boostowanie stabilności, a siła misjonarzy mi skoczy na o 2% do góry i będę miał cały czas, a to, że chcę po prostu zmienić wszystko na właśnie słowiańską religię, no to na pewno nam się to bardzo, bardzo, bardzo przyda. No bo jakieś kasus belli mi ucieka, na kogo? Na Litwę. No dobra, nie chcę Litwy atakować, niech Litwa sobie tam walczy. W ogóle ona cały czas walczy z Prusami i z tymi? Tak, cały czas walczy. Siedzi sobie tutaj w Szczecinie i podbija Szczecin. Dobra, podbijaj sobie Szczecin, Litwo. A ja sobie właśnie już się coś manpowera pokazało, bardzo dobrze. Manpower się odnowi i wtedy prawdopodobnie pójdziemy na wojnę z... Z kim? Z Kuronią chyba. Tylko, że Kuronia ma też sojusz z Nowogrodem. Nowogród mnie lubi, ale kurde, Kuronia i Latgalia. Oho, Liwonia chyba została zjedzona, co nie? Tu była Liwonia. Kuronia się rozrasta, musimy jak najszybciej ją rozwalić, żebyśmy czasem tutaj nie rozwinęła, czy jakieś sojusze jeszcze więcej wzięła i po prostu nas rozprzyła. Dobra, czy królewiec się już w ogóle skorował? O, tutaj. Nie, jeszcze nie. Jeszcze chwilę. No to przejdźmy może na piątkę, przejdźmy ten czas, okres, bo no nie mam za bardzo co robić. Czyżby Litwa skończyła? Dobra, mamy na Kuronie kasus belli, więc jeszcze sobie jednego claima zrobimy. Na Kurland. Ciekawe, bym was chciał zaatakować. Czy dołączyłaby Litwa? Nie. A dlaczego? Bo walczy w innej wojnie, a nie ma wyczerpanie wojny, więc prawdopodobnie tak to by dołączyła, tylko trzeba poczekać. Ile w razie czego Kuronia ma... Ile w razie czego Kuronia ma wojska? Kuronia. 5000. W tej chwili. Max 9000. Nowogród? 10000. Dobra, damy radę. Jeśli Litwa dołączy, to jest bardzo prosta wtedy wojna. Spróbujemy wtedy odbić na pewno Memel. I Kurland, może i Semigalię, wtedy będziemy mieć dostęp do Latgalii, Ostrowa i tak dalej, lub pójść jeszcze bardziej w Ussel i Rewal i dojść już tutaj do Estonii. Wtedy znów się zaczynamy na Nowogrodzie, to w sumie najlepiej by było jakby zabrać to i to. Tu Rygę trzeba by było odbić, bo ona ma tu, jak widzicie, właśnie trade powera w Bałtyku. A Bałtyku by nam się przydało trochę, kurde. Czekajcie, bo tu w sumie miałem chyba zmienić sobie tego kupca, bo ja tu wysłałem go i on tu mniej zarabiał niż tutaj, więc tutaj będzie mi się bardziej opłacało, więc wracamy z Lubeki tu na razie. Bo w Lubece wszystko rozkradają, chyba że... A nie, do... No niestety jeszcze do bałtyckiego handlu nie mam dostępu. Dobra. Stare Prusy są teraz bardzo słabe. Dalej z Litwą walczą. Ile oni będą walczyć? W sumie, czy oni się po prostu wycofali? No w sumie chyba tak. Chyba się po prostu wycofali sobie się do, kurde, do Litwy z powrotem i mają w dupie to. Właśnie, ile ja zarabiam? 4 dukaty. W sumie 4 dukaty. Mógłbym wybrać sobie kolejnego jakiegoś tutaj doradcę. Bo w sumie teraz, chociaż teraz aż tak mu tymi nie są potrzebne. Lepiej jakbym chyba rozbudował swoje państwo, jeśli chodzi o budynki. Bo jeśli rozbuduję swoje państwo tutaj łanie budynkami, to będzie dużo lepiej. Będzie bardzo dużo lepiej. O, widzicie. Local movement speed. Tylko daje to, a na przykład na modzie tym, w nowej serii, co gramy z Gry o Tron,
Drogi też dają jeden budynek więcej, więc po prostu możemy budować wszędzie drogi plus jeszcze jeden budynek, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Też nie wiem, czy tak było, czy dopiero teraz w nowym patchu weszło, patrzcie. Mamy tutaj ten zmianę kultury i teraz możemy sobie wybrać, którą kulturę chcemy zmienić, na przykład stare plusy. No i mamy tutaj już, możemy 78 dyplomatycznych relacji zwiększyć po prostu, czy zmienić kulturę na polską. W sumie mógłbym to zrobić. O, ale Slawi, tu Polish mamy. O co tu? Czekajcie, bo ja to chyba trochę nie ogarniam. No tak, ja wybrałem sobie stare Prusy. A, chyba że to. A, zmienia kulturę na staropruską. Dobra. Na polską chciałem zmienić. Na polską nic nie mogę zmienić. W sumie to jest fajna opcja. Ale to chyba już kiedyś weszło, co nie? Tylko ja to jakoś ominąłem dziwnie. Dobra, dostajemy. Albo dostajemy lepsze relacje z Pomorzem, które i tak nam są niepotrzebne, albo więcej punktów dyplomatycznych. Więcej punktów dyplomatycznych. Widzę, że moi sojusznicy, znaczy sojusznicy, separatyści polscy, cały czas ostro walczą tutaj w Nowym Sączu i w Przemyślu, żeby te dwie prowincje dołączyły do mnie. Też, no kurde, widzę, że tutaj Morawia ma problem też z buntownikami węgierskimi. W ogóle, jak Węgry mają tutaj, o Boże, pomyślcie sobie, jakby Węgry to wszystko zdobyły. To by nas bardzo, bardzo zabolało, ale wtedy może Morawia by zerwała, czy bardziej Włochy by zerwały sojusz z Morawią, co też by mnie bardzo ucieszyło. Dalej nie chcą. Nie chcą sojuszu ze mną. No dobra, nie chcą to nie chcą. Ile ja mogę mieć ludzi? 15. No dobra. Statków mogę już budować. Najgorsze jest to, że tylko w jednej prowincji mogę statki budować teraz. Więc jeśli bym chciał na Gotlandię się wyrzucić tam, zdropować, no to no jednak by trochę mnie to kosztowało. Zastanawiam się, czy czasem z nimi nie brać sojusz. Czekajcie, jak oni się nazywali? Tu miałem chyba w komentarzach, w ciekawostkach. Kirwicze, tak? Kirwicze. Czy z Kirwiczanami? Nie brać czasem sojuszu. W sumie to by było nawet dobre, tylko tyle, że zablokowałoby mnie trochę tutaj moją ekspansję na wschód, ale z drugiej strony, czy ja to co chcę zabierać? Ja bym bardziej na północ uderzył, a taki sojusz by był mi potrzebny, w razie czego atakować na żeby zrobić właśnie atak na Bułgarię. Z drugiej strony będą mnie wołać do jakichś dupnych wojen i będą się rozrastać. No powiem wam, że nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach, czy myślicie, że powinienem wziąć z nimi sojusz. Jeśli tak, biorę. Jeśli nie, to nie. Czy Dania czasem się tutaj nie rozrasta niebezpiecznie? Z Wessex mają sojusz i z Halogaland. Nie wiem, co tam jest naprawdę. Dobra, mniejsze o to, lecimy jeszcze chwilę. Zanim wypowiemy jakąkolwiek wojnę. Czy Litwa już skończyła swoją wojnę? Nie. Stare Prusy. A z Pomorzem skończyła, a Stare Prusy. A, Litwa nie ma przejścia przez. No dobra, czekajcie, damy jej przejście. Dlatego nie kończę tej wojny. Właśnie, bo ona mnie chyba w ogóle nadprosiła o przejście, a ja jej powiedziałam, nie, spierdalaj. Sorry, Litwo, to nie było specjalnie. Nie no, było, ale mniejsza o to. Na kogo ja mogę claimy robić? Na was mogę claimy. Na Rupin mogę claimy. Zrobimy sobie claimy, oczywiście. I na przykład bym z chęcią zobaczył, czy was bym mógł zwasalizować. Nie za bardzo. Nie za bardzo się nam to uda. Ale właśnie, ktoś mówił, że Krakowa nie ma. Nie, Kraków jest, tylko tyle, że mam claima na to nawet. Ale no na razie jednak z Morawią nie mogę zawalczyć. A po drugie by przyszły Włochy, chociaż nie wiem, czy by miały przejście, ale jest taka możliwość, by miały przejście dzięki właśnie wschodniej Frankii i Bawarii, by miała przejście właśnie do Morawii, więc lepiej nie ryzykować na razie. Kurde, najlepiej, co wiecie, co by mnie cieszyło? Sojusz z Bizancjum. Ale Bizancjum już w ogóle nie chce ze mną tutaj sojuszu wziąć. Szkoda. Dobra, musimy gdzieś naszych dyplomatów rzucić, więc w sumie możemy sobie zwiększyć na razie z tymi. Nie będziemy zwiększać relacji z tymi. No stare Prusy też się nam nie opłaca na razie robić claimów. Z Litwą się poprawia mi relacje, są poprawiane moje relacje. Sorbia. Sorbia też by chciała sojusz z nami. Tylko boję się, że jak wezmę z Sorbią sojusz, to wtedy po prostu wschodnia Frankia ją zaatakuje i będę musiał jej pomóc w wojnie lub po prostu wtedy w pizdę. W sumie mogę robić claimy na Pomorze. Nawróciłem. Dostajemy siłę misjonarzy. Bardzo, bardzo dobrze. Czekajcie, zrobimy sobie tu claima na Pomorze. Na przykład na Szczecin mamy? Mamy. Na Gdańsk nie możemy. Nie, możemy na Gdańsk. Dobra, na Gdańsk. I mamy nowe zadanie.
Manpower musi się odnowić. Nie za bardzo mi się to widzi. Sojusz zrobił. Lub... Co? Kruśne chory. Gdzie są kruśne chory? Trochę... A, tu są. W sumie to nie jest takie złe. Ja bym mógł to wybrać, tylko tyle, że z Morawią na razie nie będę walczył, nie sądzę. No chyba, że Morawia będzie na tyle głupia, żeby mnie znów sama zaatakować. A jakby tak wziąć sobie tą misję... Dać sojusz Sorbi. Ja nie wiem dyplomatów. O, szkoda. Co ta Litwa robi? Litwo, ty kończ tą wojnę, bo my tu musimy pójść na Nowogród. Nowogród i na Kuronie, żeby podbić cokolwiek. W sumie ile mam jeszcze do idei? O, już mogę. Produkcja, w sumie? Dawać mi produkcję, proszę państwa. Produkcja jest zawsze na propsie. O. Ja chcę jak najszybciej do tego dojść. Core Creation Cost. Tańsze korowanie. To jest po prostu idealne, co nas tutaj może spotkać. I widzę, że Szczytno już możemy nawrócić. Dlatego też Szczytno zostaje nawracane. A my, Królewiec, jeszcze trochę i będziemy mieć skorowany. Też ile, za ile będą bunty? Za 3,5 roku. Czemu tak podskoczyły na Tionan Unrest tutaj? Bo zmieniamy religię, tak? Czy nie? Tak. Plus 6 za to. No dobra. Trzeba jakoś dać sobie z tym radę. Dobra, lecimy tak. Sorbia, chodź tutaj do mnie do sojuszu. Nie wiem na jak długo, jakby ktoś, jak wypowie jej wojnę wschodnia Frankia, to po prostu usuwam ten sojusz i tyle, bo nie jest on warty tego. A jak na razie dzięki temu dostajemy jedną dyplomatyczną relację więcej. I powiedzcie mi, jakby było skoro... A, nie zrobimy z nich wasala. A z was zrobimy wasala? Na pewno nie zrobimy z was wasala. O, nie, na razie tego nie chcę, dobra. Rywal naszego rywala. Z kim? Holsztyn. W sumie prestiż darmowy i punkty darmowe. Ile z Holsztynem mam? 10. No w sumie mogę wziąć tą misję. Chyba nic się nie stanie, jak sobie wezmę tą misję. Bo mówię, z Morawią na razie będę walczył. Manpower na pewno nie odnowię do końca, bo to by było jakieś 10 lat. No jakieś 10 lat. Nie, więcej. Nie. Około 10, może nawet 8 tak. Może mniej, zobaczymy. Albo nie zobaczymy. A rywę naszego rywala, od oczywiście to weźmiemy sobie zadanie. To są darmowe punkty dyplomatyczne. A dyplomatyczne punkty, wiadomo, teraz możemy wydawać na zmienianie kultury lub po prostu boostowanie produkcji. Tylko tak, czekajcie, tutaj sobie zwiększamy te relacje. Powiedzcie mi tylko teraz tak, gdzie mi się opłaca jeszcze budyneczek jakiś zbudować? A czemu ja tak zawsze budyneczek z drabniem? Nie wiem dlaczego, powiem wam. Ale budujemy budyneczek. Nie no, w hełmie. Budujemy. I teraz ja bym chciał zmienić kulturę. O, teraz możemy na polską zmienić, tylko to nas bardzo, bardzo dużo kosztuje. No bo widzicie, tutaj mamy za średniowieczną erę plus 75%, więc myślę, że bardziej te punkty mi się opłaci, jeśli wydam je na przykład na boostowanie produkcji gdzieś. A, tylko teraz też zależy od tego, gdzie tą produkcję warto boostować. Pójdźmy sobie na trójce, żeby po prostu leciał ten czas, a my sobie popatrzymy. Czy brać od Sorbi Royal Marriage? O... Czekajcie. Czy Sorbia ma... O... Zastanawiam się to, bo jeśli bym chciał ich kiedyś zdradzić i po prostu wbić im nóż w plecy, to lepiej nie mieć tego Royal Marriage'u. Z ślubu po prostu. Z drugiej strony to by naprawdę umocniło nasze relacje. 7000 wojska. To 7000 wojska, które by mogło nam się przydać. I w sumie jak będziemy się rozrastać, to w końcu ich zwasylizujemy, jeśli oni się nie będą rozrastać. A oni nie mają za bardzo gdzie, bo na Morawie sami nie zaatakują, ja im nie pomogę, albo im pomogę, albo w sumie nawet nie wiem. Na Frankę na pewno nie zaatakują. Dobra, spróbujemy. Weźmy sobie... Może w jakimś sposobem tam piaści po prostu wejdą na tron. W ogóle ktoś pisał, że nie pokazałem Dynastic map mode. Coś, że tak się czasem jąkam. Ale no właśnie pokazywałem je wam ją. Są Rurkowicze, są piaści. Karolingowie, to oni są naprawdę tutaj mocną rodzinką, mocnym rodem, ale myślę, że damy radę sobie. Dobra, mamy już 4000 manpowera. Litwa może w końcu skończy, jak tylko podbije sobie ten głupi fort, ale jest tutaj minus 56%. Nie wiem, ta Litwa, ona tą wojnę toczy i toczy. Ja chciałbym wiedzieć, ile oni mają wyczerpania wojennego. Bo oni nie muszą mieć wyczerpania wojenne przez tą wojnę. Dobra, coś się dzieje, okej. Dobra. Co to... Event nazywa się w ogóle Złodziej Ziemi. Poczytam. Ja mam taką ziemię?
Tak, mam. No dobra. I tu jest żelazo. Dobra, to troszeczkę nie za bardzo bym chciał, żeby ktokolwiek tam wszedł butami. A mogę się po stronie szlachty albo po stronie duchowieństwa opowiedzieć. W sumie nie za bardzo mi się podoba ani to, ani to. Ale stracenie tu i tu 15 loyalty. No nie za bardzo wchodzi w grę, ale z drugiej strony bym mógł influence stracić. Czy mogę im dać jakąś tutaj dotację, czy cokolwiek, co bym loyalty podniósł? Za ile mogę to zrobić? 81, 30 august. To już niedaleko. Ale stracę trochę kasy, bo tutaj niestety nie mogę im podnieść tego. Dopiero będę mógł podnieść w 91 za 10 lat. O Boże. Ale oni będą mieć 45%, więc cały czas będę miał buffa do manpowera. No ale tu widzicie, dostaję loyalty, niby ci tracą loyalty. Jedni dostają influenza, drudzy tracą influenza, plus jeszcze ktoś ma władzę na Potsdam. Ja nie chcę im dawać władzy, ponieważ mają już i tak 50 influenza, a jeśli im spadnie influence do 40, to ja się będę bardzo cieszył. Tylko teraz musimy poczekać jak najszybciej, raczej poczekać chwilę, przelecieć te kilka lat, żeby jak najszybciej dać im tutaj dotację, która im po prostu podniesie influence o 15. Zaraz, czekajcie, czy im ten influence teraz nie spadnie o 15, jak tylko się tam to skończy? Chyba nie. Bułgaria, no się zaczyna z Bułgarią, bo jednak stabilności nie chcę tracić. Dobra, dostajemy claima tutaj. W sumie spoko. Moi separatyści cały czas walczą, ja się naprawdę zastanawiam, czy czasem te ziemie nie odłączą się do nas. Naprawdę, byłoby fajnie. Dobra. Casus Belli na Bułgarię. Z Bułgarią bym nie chciał teraz walczyć. Chociaż z drugiej strony, jakby nas atakowali, to by nam pomogła Litwa i pomogłaby nam Sorbia. Musimy nowego rywala niestety wybrać. Lotaringia? Nie, Lotaringii nie chcę. Litwa... No tych bym nie chciał brać, kurde. Kuronia! O, Kuronia! Super! Kuronia będzie naszym rywalem, to sobie podbijemy trochę punktów Power Progression. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dobra, przelecimy jeszcze kilka lat. Sorbia. I teraz tak, albo Sorbią sobie pogorszę relacje, albo stracę 5 prestiżu. Tracę claima na... Niederlaustis? Co to w ogóle jest? Nie wiem. Ale z drugiej strony... Nie chcę tracić za nimi bardzo relacji. Claim mi jest tak niepotrzebny, bo i tak nie zaatakuję ich. Dobra, claima odcofamy, bo naprawdę mi jest to niepotrzebne. Kurde, oni chyba nie wybuchną już. O nie! Nie! Siemowit! Siemowit może umrzeć. Dobra. Jeśli umrze, to jest lipa. A w ogóle patrzcie na to. Nasz król Piast ma 49 lat. Nasz, jego syn, Siemowit Piast, ma 61 lat. Jak on to zrobił, nie mam pojęcia, nie pytajcie mnie. Dobra, musimy wydać kasę. I mamy, jest, no, pół na pół. Umiera lub nie umiera. Kurwa. Czemu? Dobra, nie mamy potomka. Ale to oznacza, że jeśli dostaniemy teraz potomka, to trzeba go nazwać którymś z widzów. Więc zrobię losowanie i zobaczymy, kto wygra losowanie. Piszcie w komentarzach. Właśnie, dokończymy odcinek. Piszcie w komentarzach, jeśli chcecie zostać właśnie moim... czyli potomkiem Piasta i zostać po prostu jego dziedzicem. I ja po prostu zrobię losowanie sobie i ktoś będzie właśnie tutaj rządził moim krajem, tak właśnie jeśli chodzi o dynastię. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, wiem, dzisiaj się za dużo nie działo, ale myślę, że taki odcinek, gdzie po prostu daliśmy odpocząć naszemu kraju, też się przyda, ponieważ no po pierwsze trochę te bunty musimy ogarnąć, po drugie skorowaliśmy sobie wszystko, po trzecie zebraliśmy trochę manpowera, który no był naprawdę na opłakanym poziomie, po czwarte mamy claimy porobione i ogólnie jest całkiem przyjemnie. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się już niedługo, a teraz was żegnam. Na razie, pa, do jutra. Nara.